Przyjaciele, więc ja dzisiaj chcę zacząć od tematu Kościoła i myślę, że może to pociągniemy nawet cały wieczór, nie wiem. Najwyżej sobie to podzielimy na dwie części. Ewangelia Mateusza, pierwszy rozdział, od 18 do 25 wersetu. Przeczytamy taki fragment. Chcę, żebyście sobie... To nie chcesz tego głośno dać? Nie? Tak, głośno. Tak, wystarczające jest, tak? Okay. Daj sobie głośno bardzo. Ewangelia Mateusza, pierwszy rozdział, od 18 do 25 wersetu. Od 18 do 25. A zarodzenie Jezusa Chrystusa było tak. Gdy matka Jego Maria została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego, a Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. A gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł mu: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swojej, albowiem to, co się z niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu na imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo pańskie wypowiedziane przez proroka. Oto Panna pocznie i porodzi syna. I nadadzą mi imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł pański. Przyjął żonę swoją, ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna i nadał mu imię Jezus. Fragment znany bardzo w naszym kraju, szczególnie w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Ale ten fragment pokazuje nam fundament Kościoła. To fundament Kościoła. Kościół, on opiera się na trzech filarach. I po pierwsze, najważniejsze, to Kościół to jest rodzina. To jest rodzina. Teraz, jak to komuś umknie, to jest po ptakach. Jezus rodzi się w rodzinie. To jest bardzo istotna sprawa. Jest rodzina jakaś. Rozumiecie? To nie jest coś, on nie powstaje w jakiś sposób. On jest z kogoś. Tutaj wcześniej jest cały rodowód tej rodziny. Kościół musi być rodziną. Po drugie, Kościół to jest objawienie z nieba. Jezus przychodzi w sposób nadprzyrodzony i w wyniku nadprzyrodzonej informacji to wszystko zaczyna się w ogóle działać. To jest objawienie z nieba, to nie jest coś naturalnego. A po trzecie, to jest koło ratunkowe dla świata. To jest informacja w tym, że On się urodzi, aby zbawić ludzi od grzechów. Jest on się rodzi po coś. On się nie rodzi w nieznanym celu. Kościół jest zwany ciałem Chrystusa. Jest ciało Chrystusa. Dlatego my Kościół musimy rozpatrywać jako Chrystusa. My nie rozpatrujemy Kościoła inaczej. Kościół nie jest organizacją. Kościół to nie jest grupa społeczna. To nie to. Kościół to nie jest ustrój polityczny. Rozumiecie? To jest bardzo ważne, co my budujemy, co my robimy, w ogóle w czym my jesteśmy. Kościół musi zawierać w sobie te trzy elementy. Kościół, który nie zawiera tych trzech elementów, nie spełnia realnych warunków bycia Kościołem. Jest to coś. Rozumiecie? To jest coś. Kościół, który nie jest rodziną, nie jest Kościołem. Nie jest. To wyklucza od razu. Kościół, który nie niesie objawienia z nieba, nie jest Kościołem. I Kościół, który nie jest ratunkiem dla świata, nie jest Kościołem. Wystarczy wyeliminować jeden z tych trzech filarów i nie mamy Kościoła. Rozumiecie? Mamy coś, ale już nie Kościół. Dlatego mnóstwo rzeczy,
które istnieją, nie są Kościołem. I z tym się trzeba oswoić. Nie boksować się, nie zwalczać też tego. Rozumiesz? Jednakże budując coś, należy budować właśnie tak. Tak musisz budować. Ty musisz budować tak, bo inaczej zbudujesz hybrydę. Kiedy my budujemy, zaczynamy od tego, że musi powstać rodzina. Jeżeli nie powstanie rodzina, to wszystko jest gówno warte. Rozumiecie? Rodzina. Bo raz jak przyjeżdżają ludzie do Warszawy, do kościoła, to mówią, co tu jest? Ja mówię, rodzina. Rodzina, która funkcjonuje 7 dni w tygodniu. 7 dni. Ludzie ze sobą żyją, jedzą, pracują, budują biznesy, głoszą, idą wszyscy w jedną stronę. Klasyczna sekta. Kościół to klasyczna sekta. Klasyczna. Rozumiecie? I to jest dopiero zdrowe. To jest zdrowe. Ludzie są uzależnieni od siebie. Rozumiecie? Ja wchodzę 2 tygodnie temu na nabożeństwo. Podchodzi do mnie jedna dziewczyna od nas z kościoła, całuje mnie w rękę i mówi do mnie tak: życie za ciebie położę. A ja byłem rozpieprzony przez 15 minut. Siedziałem i płakałem. Rozumiesz? Rozumiesz, o czym ja mówię? To jest coś, co mnie przerasta. Mnie w ogóle przerasta miłość człowieka, wiecie. Ja jestem w ogóle, jestem nieprzygotowany na to. Nieprzygotowany. Ale taki jest Kościół. W ogóle taki Kościół być musi. Po pierwsze, ta rodzina to są ludzie połączeni z Bogiem, a po drugie połączeni ze sobą nawzajem. To jest, Kościół jest, jest jakby ściśle związany z osobą Boga. To nie jest grupa ludzi, która... Ja pamiętam kiedyś na początku naszej służby ktoś do mnie zadzwonił i mówi, jak się można zapisać do waszego kościoła? Ja mówię, nie można się do nas zapisać. No jak się możesz zapisać do kościoła w ogóle? No to co mam zrobić? Ja mówię, ja nie wiem. Ja się nie znam na tym. Ja nie wiem. Musisz być związany z Bogiem, zacząć się wiązać z ludźmi. Musisz takie coś zrobić. Tak? Musisz mieć relację rodzinną z Bogiem i relację rodzinną z ludźmi. W to musisz wejść. Jakby tego bardzo chcieć. Objawienie z nieba. To właśnie poprzez objawienie z nieba stajemy się Kościołem, bo się rodzimy na nowo. I poprzez objawienie z nieba żyjemy jako Kościół. Każda forma działania Kościoła jest objawieniem z nieba. Ona ma to nieść. Rozumiecie? To musi być, musi coś z nieba przychodzić. Jest Kościół i on musi atmosferę nieba wprowadzać. Gdziekolwiek on się poruszy. Czy to będą pojedyncze jednostki, czy to będzie zbiorowa grupa. A jako koło ratunkowe dla świata, no to Kościół jest armią Boga. To jest armia Boga. Rozumiecie? Kościół nie siedzi i nie zastanawia się, tak? Tylko Kościół ratuje ten świat. Nie naprawia. Kościół to nie jest humanistyczna jakaś grupa ludzi, która naprawia świat. No nie naprawia świat. Świata nie wolno naprawiać w ogóle. To grzech naprawiać świat. No, świat ma iść na utylizację, jak dobrze wiecie. Czy ma spalić normalnym ogniem z nieba. Wszystko ma tak być. Zawsze mnie zastanawiało poczucie humoru Boga. Mówi, już nigdy nie zaślę potopu. Nie? A potem mówi, rozpalę to wszystko.
Koniec. Potopu już nie znasz. Nie potopi. Dlatego nie naprawiamy ziemi. To się nie nada. Co robimy? Ratujemy tych ludzi. Tak? Manifestujemy moc. Wyciągamy ich z piekła, uzdrawiamy, uwalniamy, wskrzeszamy. Robimy wszystko, co jest możliwe, aby ludzie byli dotknięci mocą z nieba, tak? My się na przykład nie modlimy na naszych modlitwach stawienniczych: Panie, otwórz w ogóle jakieś tam furtki Kościołowi w Polsce. Nie. Wiecie, jak my się modlimy? Poślij nas! Ja chcę iść! Mi otwórz drzwi! Personalnie! Mi! Poślij mnie do chorych na raka śmiertelnie! Mnie poślij! Ja w ogóle nie jestem zainteresowany, żebyś kogoś posyłał. Tak się modli armia. 3 dni temu Łukasz Popiołek w Krakowie poszedł kupić sobie z żoną sanki do smyka. Wchodzą do smyka. Za chwilę wchodzi pan prezydent Duda do smyka z ekipą. Co robi nasz show? Nie zastanawia się 15 sekund, tylko wjeżdża centralnie w prezydenta. Odchodzi, nazywam się tak i tak. Panie prezydencie, chciałbym, żeby pan, a oni wszyscy wie. Chciałem, żeby pan wiedział jedną bardzo ważną rzecz. Z Jezusem można wszystko. Powiedział mu na środku smyka, 3 dni temu, świadectwo nowego narodzenia. Ogłosił mu pełną Ewangelię i mówi, niech pan o tym powie. A potem poszli kupić sanki. Dlaczego? Mnie nie interesuje, żeby ktoś tam poszedł. Ja chcę, żebyśmy my tam szli. Rozumiecie? Bo tak myśli armia. Armia nie myśli o tym, żeby coś innego gdzieś tam widzieć, tylko ja chcę. Ja. Bo ja jestem kołem ratunkowym dla świata. Ja! To jest te Izajaszowe, wiesz, poślij mnie. Kogo mamy? Mnie, mnie, ja idę, ja! To jest Kościół. Rozumiecie? To jest Kościół. Dlatego nie ma w Kościele, nie ma Kościoła. Rozumiecie? To jest towarzystwo wzajemnej adoracji, które siedzi i wącha swoje fotele po swoich tynkach. Rozumiecie? I się cieszą to wszystko. A potem się dziwią. Jasno jest to określone. Taki jest Kościół. W ogóle nie trzeba bać się takiej zero-jedynkowości, bo to jest zero-jedynkowe. Ja nie mówię, że ktoś nie staje się Kościołem, że jakieś grupy nie stają się. Stają się. Bo każdy odrodzony z Bożego Ducha człowiek, tak? On ma szansę zafunkcjonować jako Kościół. Każdy. To ja nie wiem, czy zafunkcjonuje. Ja już dawno rozstałem się z taką myślą. My wszyscy jesteśmy Kościołem. Ja nie wiem. Teologicznie będziemy się tak, my się tak możemy bawić. Wszyscy jesteśmy. Wszyscy też jesteśmy ludźmi, tak? Takie fajne takie jest założenie. Wszyscy ludźmi. Tylko wiecie co? Ja 10 lat, ponad 10 lat siedziałem po więzieniach różnych, nie? Ja widziałem, co ludzie robią. Ale wszyscy ludźmi jesteśmy. Rozumiecie? Ludźmi. Osobiście znam ludzi gwałcących innych ludzi, rozprowadzających im wnętrzności butelkami. Ale ludźmi jesteśmy wszyscy. Aleluja! Rozumiecie? To jest filozoficzne wszystko. Tak samo jak filozoficzne jest to, że Kościołem jesteśmy wszyscy. Teoretycznie wszyscy jesteśmy, tylko parametry są jasne. Rodzina, tak? Objawienie z nieba i koło ratunkowe dla świata. Nie chodzisz w tym, to nie funkcjonujesz jako Kościół. To tylko sobie gadasz. To jesteś poetą, który nie pisze wierszy, piosenkarzem, który nie śpiewa piosenek, rozumiesz, sportowcem, który nie uprawia sportu. Teoretykiem gawędziarzem, mówiącym w innych językach. Jako rodzina. Po pierwsze, Kościół idzie w kierunku głębokiej, poszerzającej się i ciągłej relacji z Bogiem. To jest zadanie Kościoła.
zadanie Kościoła. Każda grupa kościelna, ona musi dbać o to, tak, aby ludzie w Kościele mieli głęboką, osobistą relację z Bogiem. Nie można się opierać na przywódcy, nie można się opierać na liderach, na tym się nie można opierać, bo to nie jest coś, co jest w Kościele jako pierwotyp. Osobista, głęboka relacja z Bogiem. Dopiero wtedy Kościół jest w stanie zafunkcjonować. O to trzeba dbać. Pamiętaj, że to ty szukasz i to ty zaczepiasz Boga. To ty szukasz i ty zaczepiasz. Mentalność rodziny to jest taka, że młodszy zaczepia starszego. Pamiętaj. To moja córka, ona mnie szuka. To ona przychodzi i ona mówi, zwróć na mnie uwagę. Jeszcze ma takie, stara ma takie podpory. Podchodzi do mnie i mówi, traktuj mnie. Ja mówię, jak? Ona mówi, jak kobiet. Wiesz, do 10 lat to cię rozwala, jak się mówi w ogóle, wiesz, nie? O Wigglesworth właśnie mówi, bo ktoś go tam zapytał, a jak to jest, mówi, bracie, że ciebie zawsze tak Pan pobudza? A Wigglesworth mówi, ale mnie Pan wcale nie pobudza tak często. To jak to jest? A on mówi, no ja Pana pobudzam. Taki układ mam. To ja się zajmuję pobudzaniem Pana. I to się popularnie nazywa, wiecie jak? Adoracja. Takie piękne słowo. Zapomniane. W rodzinie czeka się, aż ojciec dotyka. Tylko dotykamy ojca. Dlatego chwała nie przychodzi, jak wiecie, od czasu wstąpienia Ducha Świętego stamtąd, tylko się podnosi stąd. Rozumiecie? Stąd się podnosi. Podnosimy chwałę. Podnosimy, a nie czekamy, aż ona spadnie. Ona w Starym Testamencie spadała z góry. A cię to jest podnoszona. Podnoszona. Tak działa rodzina. I dalej relacja między sobą nawzajem. I to nie relacja kurtuazyjna. Ile, ja pamiętam, my przez pierwsze półtora roku w Warszawie to zwalczaliśmy wszelkiego rodzaju kurtuazję. Ja to przeklinałem w imieniu Jezusa. Mówię, zero, mówię kurtuazji w tym kościele. Ludzie muszą być po prostu ze sobą. Ludzie muszą siebie chcieć. Nie chodzić za sobą i pieprzyć sobie głodne kawałki, komu jeszcze co brakuje. Wszystkim nam coś brakuje. Nie ma kozaka. Jezusowi nic nie brakowało, tak rozumiecie? Tylko jemu. Wszyscy jesteśmy wybrakowani. Jak jeden mój znajomy powiedział, taki psychiatra, jesteśmy wszyscy zaburzeni, tylko w różnym stopniu. Wiecie, także to spoko. Ostatnio jakąś konsultację miałem duszpasterską i dziewczyna tak pod koniec mówi, jak to dobrze porozmawiać z kimś mniej zaburzonym. I jak mówi pierwszy list Jana 4:20-21, że dowodem na to, że się realnie kocha Boga, to jest kochany człowiek. To nie można powiedzieć, kocham Boga, jednocześnie nie kochając człowieka. I to się w ogóle przekłada na marginesie mówiąc na wszystko. Jak ludzie mówią, jestem posłuszny Bogu, ja mówię, jesteś posłuszny Bogu, a ludziom posłuszny jesteś, czy nie? Nie, bo ja tylko Bogu jestem posłuszny. No ty, kłamiesz. Kłamiesz. Jeśli nie powierzasz ludziom, to na pewno się nie powierzasz Bogu. No wiecie, z Bogiem jest tak fajnie, możemy postawić granicę, jaką chcemy. Wiecie, jak jest z Bogiem? Panie Boże, wpuszczę Cię dotąd i Cię więcej nie wpuszczę. I On się wcale nie będzie gniewał na Ciebie, bo Chrystus już umarł za to. I tego w ogóle nikt Ci nie udowodni. Oczywiście to w życiu wyjdzie. Natomiast w relacji z człowiekiem, to od razu wychodzi, dokąd Ty wpuszczasz tego człowieka. Czy Ty mu się pozwolisz tutaj, czy tutaj zbliży się, nie wiem. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. Kochanie nie polega na tym, że się mówi w ogóle błogosławię Cię, bracie. Ja mówię, ale jak mnie błogosławić? Co to znaczy w ogóle w Twoich ustach? Co to mnie robisz? Pieniądze jakieś byś mi dał, coś byś mnie zrobił, nie wiem, pocałował, na barana wziął, zrób mnie coś takiego, co mnie podkręci jakoś. Wiesz, coś takiego mnie wdrób. To znaczy błogosławić, bo to znaczy uszczęśliwiać. Błogosławiony znaczy szczęśliwy. No to jak Ty mnie uszczęśliwiasz, że Ty mnie powiesz, błogosławię Cię, bracie? To bez przesady. To jest właśnie kurtuazja. Kurtuazja. To jest świat.
Chcesz się pobawić w socjologiczne takie doświadczenie? Wejdź sobie do autobusu i zbliż sobie rękę do czyjejś ręki, jak na rurce trzyma. Zobaczysz pierwszą reakcję. Natychmiast zabierze rękę. Tak działa człowiek. Rozumiesz? A miłość jest czymś zupełnie innym. Zbliżamy się do siebie nawzajem, rozumiecie? I to jest bardzo niebezpieczne. Ale Kościół tylko tak może funkcjonować. Musimy być tak blisko siebie, tak? Żeby doświadczyć wewnętrznego dyskomfortu. I tu się dopiero zaczyna reakcja miłosna. To tak samo jak z dawaniem pieniędzy. Jak dajesz pieniądze i jeszcze nie odczułeś bólu, tak? To znaczy, że za mało dajesz. Daj tyle, żeby cię zakupił. I to jest twoja granica. A potem się módl, Boże, potrzebuję przełomu. Potrzebuję przełomu. I dokładnie tak samo jest w Kościół. Ja wam mówię naprawdę z własnego doświadczenia. Naprawdę, bo ja byłem mistrzem w separowaniu się od ludzi. Tak zbudowałem moje małżeństwo, tak popieprzyłem różne rzeczy dokumentnie, uczyłem się podprogowo przez całe życie być z daleka i być przywódcą. To było bardzo wygodne w moim przypadku. Bardzo. Ale im bardziej zacząłem rozumieć miłość, tym bardziej zacząłem rozumieć, że to dotyczy tego, że ja muszę być blisko z drugim człowiekiem. I w Kościele trzeba być blisko. Trzeba się o to modlić, trzeba tego chcieć. I trzeba łamać bariery. A nie, nie dotykaj mnie. Ale co mam się dotknąć? Nie mów tak do mnie, bo mnie ranisz. No to co? No ranię cię, taki jestem, kurczę. Nie umiem inaczej. Pomóż mi. Pomóż mi, bo najlepiej mi idzie ranienie. Właśnie stoję i cię ranię. Chory jestem. Pomóż się o mnie. Pobądź ze mną. Rozumiesz, o co chodzi? Gdzie mam pójść? Do kogo mam pójść? Do ciebie idę, bo jesteś moją rodziną. Do kogo mam pójść? To jest Kościół. Rozumiecie? To jest zadanie nasze. My musimy takie coś stworzyć. Ten zespół apostolski ma taki być. Wiecie, teraz jak patrzyłem na ten zjazd i widziałem te masy ludzi i tak sobie pomyślałem, że 4 lata temu było nas 6 osób. 6 osób. Usiedliśmy i podjęliśmy decyzję, że tak chcemy żyć. 4 lata, bo tak w grudniu, w połowie grudnia. 4 lata temu. 6 osób. Na Saskiej Kępie w mieszkaniu. A to było mało. Podpisywaliśmy statut. Pamiętacie? Podpisywaliśmy statut i już było tyle ludzi, że już było za dużo. Za dużo. Ta notariusz siedziała, podpisywała. I w pewnym momencie ktoś tam, kto się tym zajmował, mówił, już wystarczy. I wyobraźcie sobie, że później przychodzi ludzie i mówią, dlaczego ja się nie podpisałem? Nie jestem zadowolony z tego. Tam powinno być moje nazwisko. Rozumiecie? I to przychodził jeden człowiek po drugim. I to jest duże. I to jest coś, co jest związane z sercem. Rozumiecie? Bo akurat jest taka fajna sytuacja, że nikt nas nie lubi. Więc jakby nie za specjalnie jest to takie miejsce, gdzie się idzie po to, aby stać się częścią szeroko pojętej religii, która jest akceptowana. Więc ludzie robią to z serca. I tak działa rodzina. Chcę, żebyście wiedzieli coś też bardzo ważnego o rodzinie. W ogóle ogólnie w świecie panuje system sprawiedliwości. Wiecie, na czym polega system sprawiedliwości? Że każdemu według zasług, czyli wypracowania. To jest system sprawiedliwości, ludzki. I to jest ogólny. I bardzo tak jakby przyjęte, że tak należy. Tyle pracowałem, tyle mi się należy. Tyle zrobiłem, tyle mi się należy. Tyle z siebie dałem, proszę mi zapłacić. To jest uczciwe. To się nazywa uczciwość. Ale spójrz na rodzinę. Rodzi się dziecko. W ogóle nie pracuje. Drze się. Robi w gacie. Przeszkadza. Wiesz, o co chodzi?
konsumuje, grosza nie przynosi. Jeszcze wybrzydza. I przychodzi do ciebie, to twoja wina. Mówi. Wiesz, o co chodzi? I wiesz, jak to się nazywa? To już nie jest sprawiedliwe. To się nazywa porządek miłości. W rodzinie funkcjonuje inny porządek, nie porządek sprawiedliwości, ale porządek miłości. I w kościele funkcjonuje porządek miłości. To jest rodzina. Rodzina. Rozumiesz? Rodzina jest tak silna, jak najsłabsze ogniwo. Dlatego podciąga się te ogniwo. Dba się o te ogniwo. Nie kopie się ogniwo. Jeżeli jest ktoś z tobą w twojej wspólnocie, to jest twój człowiek. On się zdecydował, on jest, rozumiesz? On wybrał prawdę, ok? I nieważne, że jest niedoskonały. To jest teraz nieważne. Bo on już wybrał prawdę. Jezus powiedział, że kto nie jest przeciwko nam, jest z nami. Spokój, bo tam przyszli i mówią, bo on wypędza demona, a nie chodzi z naszą ekipą. Jest mój dobrze, ale on nie psioczy na nas. Psioczy? No nie, zgadza się z nami, zgadza. Niech wypędza ten demon. Na zdrowie. Rozumiesz? Może ma gdzieś inne plany, ale on się z nami zgadza. On nie chodzi i nie trąbi przeciwko naszej ekipie. Okej? Okay? Tak jest w kościele. Chcę, żebyście to rozumieli, bo rodzina jest najważniejsza w tym wszystkim. Najważniejsza. Tego nie wolno ominąć. Trzeba się interesować sobą nawzajem. Trzeba dbać o siebie na różnych odcinkach. Na odcinkach finansowych, na odcinkach emocjonalnych. Nie zostawiać się. Ok? Dbać. U nas na przykład w pewnym momencie powstały ekipy sprzątające i gdzieś tam coś leżało, jakiś papier. I ktoś tam mówi, weź podnieś ten papier. Ale ja nie jestem w grupie sprzątającej. Tu papier leży. To dom. Co to jest? Dom! Jak ja idę u siebie w domu i widzę śmieć, tak? To nie mówię do mojej żony, Agata, tu śmieć leży. Nie! Moja żona nie jest od zbierania śmieci w domu. Ten śmieć jest moją sprawą i każdego innego człowieka w tym domu. Rozumiecie? To jest odpowiedzialność jeden za drugiego. Biorę odpowiedzialność za człowieka. Szukam człowieka. Mam takiego chłopaka w kościele. On ma taki coś, że na przykład a jest w ogóle wstawiennikiem, modli się i widzi nieco więcej. I to potrafi na przykład bez zapowiedzi komuś się władować do domu. I przyjeżdża do niego na przykład. 23. Przyjeżdża, puka. Otwiera. Co u ciebie? Ale, co ale? Wchodzi, siada. Taki człowiek. Rozumiecie? Tak dba o ludzi. Bardzo dobrze mu to idzie. Jeszcze nigdy nie widziałem, że ktoś się poskarżył na to. Zawsze był sukces. Bo zawsze przychodził wtedy, kiedy trzeba było przyjść. Zawsze. Bo jest dbałość w sercu. Rozumiecie? Dbałość w sercu. Poświęcenie się dla drugiego człowieka. Już mówię, ja się poświęcam dla Boga. Mnie poświęcasz się dla drugiego człowieka w kościele? Czy w ogóle interesujesz się taką formą, na przykład poświęcę coś, poświęcę swój czas, poświęcę swoje pieniądze, poświęcę coś dla niego. Ok? Zadbam o niego. Jako objawienie z nieba, przede wszystkim najważniejszą rzeczą jest, aby Kościół rozumiał, że osobisty wzrost człowieka jest główną rzeczą. Osobisty wzrost jest najważniejszy. Dlatego dbamy o to,
żeby ludzie indywidualnie rośli. Ja prawie każdą środę przyjeżdżam rano do kościoła, mam spotkania od rana z ludźmi. Do 20, bo o 20 jest modlitwa wstawiennicza. W międzyczasie sobie jem, z nimi siedzę. Czasami po modlitwie wstawienniczej mam dalsze spotkania z ludźmi. Śpię w kościele, bo już do domu nie wracam na czwartek. Bo od 8 rano w czwartek mam spotkania z ludźmi. Do wieczora, gdzie prowadzę grupę liderów. Bo wiecie, co, wiecie dlaczego tak robię? Bo ja postanowiłem w swoim życiu dbać o człowieka. Dbać. Ja kiedyś w ogóle powiedziałem Bogu, jak wchodziłem w służbę, powiedziałem, Panie Boże, jak ja wejdę w służbę pełnoetatową, to będę pełnoetatowym duchownym. Ja nie będę duchownym na zasadach takich, że ja będę leżał do góry kopytami i będę się cieszył, że ludzie mi przynoszą pieniądze. Bo ja wygłoszę kazanie w niedzielę. Bo ja jestem wielki kaznodzieja. Nie. Będę dbał o ludzi. Ja wtedy nie wiedziałem, co ja mówię. Słowo honoru. Uważam, że mówiłem to pod inspiracją Ducha Świętego, do tego Boga w ogóle, wiesz. Bo ja dzisiaj to rozumiem, co to jest. Dzisiaj to rozumiem. Mało tego. W tym czasie, kiedy ja w jednym biurze usługuję ludziom od rana, moja żona od rana usługuje w drugim biurze. A nasza córka, która nie chodzi do szkoły, bo jest w homeschoolingu, od rana w środę odrabia lekcje w kościele i tam też żyje. Trzeba dbać o siebie. Dbać jeden o drugiego. I to jest miłość. Miłość nie polega na tym, że jesteśmy mili. Rozumiesz? Bo w mojej Biblii jest napisane, że razy przyjaciela, wiecie co to są razy? Są lepsze niż pochlebstwa wroga. Czyli lepiej, żeby ci przyjaciel złamał nos, niż wróg cię pochlebał po plecach. Bardzo ważne. Jest bardzo ważne. To jest przyjaciel. On życie kładzie. A więc dbamy też o rozwój człowieka. Czyli dbamy o to, nie przyglądamy się na to, że ktoś nie rośnie, tylko zaczynamy dbać o niego, modlić się. Ja chcę, żebyś rósł. Ja będę cię usługiwał. Ja będę cię podciągał. Dlatego, że osobisty wzrost jest kluczem do globalnego wzrostu Kościoła. Kościół jest tak silny, jak silne są jednostki. Rozumiecie? To nie ma czegoś takiego, że w Kościele jest jakaś, to umarło z epoką brązu, ten system kapłaństwa, który też się przeniósł na te ruchy protestanckie wszystkie. Że jest tam pastor i do pastora się chodzi jak do papieża. Ludzie przychodzą, a co ci Pan powiedział o mnie? Że ci nogi śmierdzą. To mi Pan powiedział. Każdy musi osobiście wzrastać. Osobiście. Nie ma systemu kapłańskiego. Nie ma, że ktoś w kościele będzie za ciebie wierzył i będzie brał autorytet w ten sposób, że będzie jakby za ciebie przed Bogiem. Nie. Bo żeby potem, jak będę dalej mówił, tworzyć armię, to musimy być jak Spartiaci. Rozumiecie? Jak Spartiaci. Tu nie ma czegoś takiego. W Słowie Bożym jest napisane, że jeden pokona tysiąc. A kiedy jest takich dwóch, to 10 000. Więc my prowadzimy do ludzi do stanu, w którym są w stanie pokonać 1000. 1000. Rozumiesz? A więc, jako objawienie z nieba, Kościół musi funkcjonować w głębokim zrozumieniu powagi prawidłowej doktryny,
funkcjonowania uwalnianej prawdy. Rozumiecie? Tu nie ma czegoś takiego. Nie ma w Kościele miejsca na to, żeby była pomieszana doktryna, żebyśmy sobie brali stąd, weźmiemy sobie stąd, zjemy sobie stamtąd, nie jemy skądś. Tak? Sami produkujemy żywność, tak? Ta żywność musi być najwyższej jakości. Najwyższej jakości. Najwyższej. To kosztuje. Ta najwyższa jakość. Rozumiecie? To kosztuje wszystko. Ludzie mówią tak. Często do mnie ludzie piszą na przykład, albo dzwonią, słuchaj, napisz nam dietę, zrób nam to, jak funkcjonujesz, wiesz o co chodzi. Ja mówię, ale wiesz, że to cię będzie kosztować. Ale jak to będzie mnie kosztować? Ja mówię, no dieta cię będzie kosztować. Pod tytułem, że nie będziesz jadł tego, co będziesz chciał, będziesz musiał zasuwać w bardzo dużej dyscyplinie. Rozumiesz? A, bo ja myślałem, że to inaczej. No nie inaczej. No nie inaczej. Mnie nie stać na to, żeby iść z hot dogiem, bo musiałbym stosować Ewangelię Marka 16 rozdział, bo się modlić. To trujące. Ja hot doga wam zjeść, to się najpierw pomodlę. Zmienię konstrukcję tej paruszki w ogóle. To są mielone piersi krów. Wiesz o co chodzi, jakieś inne ryje i tak dalej. Tak? Ja tam muszę ustanowić na przyrodzony sposób białko w ogóle. Rozumiesz to? Ja tak w więzieniu robiłem słowo honoru. Bo tam taki szajs dla Pana. Cię modliłem na drugie, Panie Boże, ja w imieniu Jezusa Chrystusa ustanawiam przynajmniej 30% białka w tym. Patrzyli się na mnie, tylko ja byłem zdrowy, a oni nie. Ale mnie nie stać, żeby nie dostać hot doga. Nie kupię sobie hot doga. Jakiego hot doga? A ludzie mówią, posłucham sobie nauczania jakiegoś, a mówię, jesteś normalny? Życzę ci niemiłe? Chcę posłuchać nauczania? Bez przesady. To jakby się szamba napił. Dbałość o wysoką jakość prawdy. Rozumiesz? Bo to jest żywność twoja. Ty się tym żywisz. Ty nie możesz inaczej. To nie znaczy, że tobie nie wolno. Wszystko ci wolno. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Rozumiesz? Tylko będziesz tak wyglądał, jak to, co będziesz jadł. To jest bardzo proste. Tak? A więc w Kościele to rzecz musi być kulturowo uwarunkowana. Tak? Ja czasami wchodziłem do różnych kościołów, patrzyłem na przykład na... Bo ja... Może też macie tak, bo... Bardzo dużo mówią książki o tym, jacy są ludzie w ogóle i tak dalej. Ja patrzyłem w kościołach, jak są w księgarniach książki, patrzyłem i mówię, o Boże kochany, jaki to trzeba mieć wyobraźnię, rozumiesz? Żeby w ogóle sprowadzać taki miks do Kościoła. Taki miks. Tutaj stoi książka człowieka, który twierdzi, że dary duchowe dawno temu już zniknęły, że ich nie ma. Obok stoi książka Kenneta Hagena. Rozumiesz, o co chodzi? Obok. Ja mówię, przecież ten człowiek, który jest w tym Kościele, kupi sobie tą książkę, ją przeczyta, a potem przeczyta książkę Kenneta Hagena i dostanie zawału mózgu. Są to tak dwa różne, tak dwie różne, w ogóle tak dwa różne tematy, tak? Tak jakbyś zjadł śledzie i popił mleko. Saraczka gotowa. Człowiek. A więc to jest bardzo ważne w Kościele. O to trzeba dbać. I nie bać się, że to jest zamordyzm, bo to jest dbałość. Rozumiesz? Ktoś nie będzie tego chciał, to nie będzie w tym Kościele. Tak? Bo do rodziny się nie ciągnie ludzi. Nie możesz człowieka zmusić, żeby był rodziną. Tak jak nie możesz zmusić kogoś, żeby był twoją żoną, twoim mężem. No niestety. W ogóle do przyjaźni nie można zmusić człowieka. Tak? Człowiek musi chcieć. W Kościele też musi być taka jakby atmosfera duchowa otwartości na nowe. Bo objawienie z nieba wymaga otwartości na nowe. I to jest ryzykowne. Czy to grozi, że przyjdą jakieś zwiedzenia? No oczywiście, że to grozi. A
Ale jeżeli Kościół jest budowany na fundamentach prawdy, to nie trzeba się bać, że przyjdą zwiedzenia. Często mi ludzie mówią, o, takie są dziwne rzeczy u was, skąd wie, że to wszystko z Boga? Ja mówię, ale ja nie wiem, czy z Boga, no. Jedne są z Boga, inne są z diabła pewnie, a inne są ludzie wymyślają. Wiesz, o co chodzi? Tacy są ludzie w rzędzie, że w ogóle on jak nie upadnie trzy razy w ciągu nabożeństwa, to on po prostu jego poczucie własnej wartości w ogóle nie działa. Bo on myśli, że jest w kościele charyzmatycznym, że upada, czyli koniec. Zaburzony człowiek, trzeba go wyprowadzić z tego. Innego trzeba wyprowadzić z tego, proszę ciebie, że w ogóle można się tak poddać Bogu, że będziesz leżał w ciebie i będziesz w niebie. Rozumiesz? A drugiego trzeba wyprowadzić z tego ciągłego upadania. To upada, myślę, że krzywdę są. No bo tak ma, bo ma niskie poczucie własnej wartości i uważa, że to wszystko upada, to się upada. W kościele katolickim jest się opłatek, proszę ciebie, w tym kościele się upada. Taką mamy kulturę. No tak myślą ludzie, no ja i teraz o co chodzi? Przecież tego nie skontrolujesz. Zadaniem twoim jest podnoszenie ludzi do stanu, w którym oni będą rozumieć zjawisko, tak? Ale wiedząc, że Kościół funkcjonuje w formułach prawdy, to nie boimy się, że to przyjdzie, bo takie coś tam nic nie zrobi, nic. Rozumiesz? Jeden będzie się śmiał w Duchu Świętym, a drugi będzie z niego małpował. Tam gdzieś w drugim części Kościoła. Ale wiecie co? Czy Bóg nie gniewa? Się na Jezusa rozgniewa. Także spoko. Naprawdę. To w ogóle, ja się przeszkadza, to trzeba tam, wiesz, to ucho wyprowadzić. Uspokój się. Cicho. A czasami podchodziłem, mówię tak, posłuchaj, mówię, nie krzycz tak. Jak będziemy mieli salę 1500 metrów, to będziesz tak krzyczała. Ale na mnie tak Bóg porusza. Ja mówię, chorą głowę masz. Ona cię zna. Ja wiem, kiedy Bóg porusza. A ciebie wiem, co porusza. Nie krzycz. Patrząc na tego następnego nabożeństwa, nie krzyczała. To się nie porusza, tak Bóg. I całkiem się dobrze rozwija tak. Rozumiesz? Inny człowiek miał taką tendencję, że w ogóle coś tam przeżywał pod kamerą. Tam podszedłem, mówię, słuchaj, mam do ciebie prośbę. I nic tam przeżywaj. Bo to tam też Bóg jest. No, honoru, tu w ogóle. Nie, się tu, bo tutaj potem ktoś ogląda ten film i słyszy, tylko jedno rzecz słyszy. Ja bym naprawdę pragnął, żeby mnie tam słyszeli. Rozumiesz? Nie tylko twój krzyk. No dobrze, pójdę tam, że tam zaprzeżywa w ogóle, jest tam te krzesła, się tam rzuca. Wiesz? Jest szczęśliwy w tym? Niech się rzuca. Dla mnie istotną sprawą jest to, że facet rośnie. Ale uporządkowaliśmy coś sobie i także. Bo to rodzina jest. Bo to rodzina. Jak w ogóle wytworzysz atmosferę rodziny, rozumiesz, to w ogóle nie ma w ogóle takich dyskusji jakichś dziwnych. Nie ma, że tam, och, zostałem zraniony strasznie, bo mój pastor powiedział, że pod kamerą się tam nie wywraca. Nie, no bo ten człowiek cię kocha, to przed ci powiedział, ale jeszcze oprócz ciebie kocha, również parę tysięcy ludzi, to by to ten film oglądał. Więc otwieramy się na nowe, nie dziwimy się dziwnym rzeczom. Rozumiecie? No dziwne jest. W ogóle ruch charyzmatyczny jest dziwny. Tak? Ale kiedy mamy ugruntowaną, jesteśmy ugruntowani na prawdzie, mamy funkcyjną rodzinę, no to otwieramy się na świeże rzeczy. Bo jak my się nie otworzymy na świeże rzeczy, no to nie doświadczymy niestety. A że przyjdzie kąkol, no przyjdzie, ale to w ogóle się wszystko w odpowiednim czasie w ogóle tak przemielę, że on odpadnie. Nie przejmujmy się. Jako objawienie z nieba bardzo ważną rzeczą jest proroczy głos do Kościoła. Co to znaczy proroczy głos do Kościoła? To nie znaczy, że chodzimy do ludzi i im układamy życie, bo to nie o to chodzi. Tak? Tylko prorocza perspektywa, ona musi być systematycznie uwalniana do Kościoła. Czyli ten proroczy kierunek, tak? Czy to jest w formule nauczania, działań czy innych rzeczy, on musi być w pewnym sensie jakąś nadrzędną myślą w Kościele. Kościół musi tak funkcjonować.
Czyli my nie funkcjonujemy na zasadach tak jedynie, że my zrobimy plan, poukładamy wszystko, tak? Tylko my słuchamy tego, tak? Co Bóg nam ma do powiedzenia teraz. Bo my w ogóle wiemy, co On mówi, ale co teraz, w którą stronę my się ruszamy, w tą czy w tamtą. Czy my to tak organizujemy, czy inaczej. Podciągamy to pod proroczą perspektywę. Jako objawienie z nieba nie boimy się mówić prawdy. Mówienie prawdy jest bardzo ważną rzeczą. Mówimy ją do siebie, mówimy ją do świata, mówimy ją osobiście, mówimy medialnie. To jest bardzo ważne. Dlaczego ja też tak naciskam, mówię, publikujcie to, co robi w was Duch Święty. Publikujcie to. Teraz Bartkowi mówiłem, taka strona powstała, ona jest prowadzona i z tego naszego spotkania zjazdu niedzielnego, tam taki filmik jakaś dziewczyna nagrała wzięli ten filmik na tą stronę. Słuchajcie, jakie tam tornado powstało. Tam w ogóle jest masa ludzi już na tej stronie, na takim fanpage'u, jak nie wiem, się nazywa coś takiego. Tam jest już bardzo dużo ludzi. I wyobraźcie sobie, ostatnie było tam było z 500 wpisów pod tym. Już. Pod tym w ogóle, co to w ogóle jest. Wiecie, i teraz dlaczego jest tego rodzaju, dlaczego to jest ważne? Bo takie rzeczy trzeba rzucać temu światu. Rozumiecie? Świat jest przyzwyczajony do religijnych rzeczy. Pod religijną rzeczą takie rzeczy nigdy nie będzie. Rozumiesz? Religia w ogóle nie wzbudzi nigdy żadnych kontrowersji. Bo religia jest bardzo przyjazna społecznie. Ona może wkurzyć jednostkę, dwie, trzy, albo jakichś ludzi skrajnych. Ale bomba duchowa, tak? Ona działa człowieka jak piorun. I my na przykład mamy to robić. Ta prawda ma być wrzucana ze wszystkich możliwych stron. Poprzez twoje życie, twoje słowa, media, działania. W relacjach osobistych to jest mega ważne. My nie boimy się tego. No i bardzo mocno, tak? Chcemy, żeby nas usłyszał świat. Jesteśmy bardzo zainteresowani tym, żeby świat nas słyszał. Bardzo. I tak musi wzrastać Kościół. Jako armia, sprawy techniczne, ewangelizacja, uzdrawianie, uwalnianie, ustanawianie. Cztery podstawowe funkcje Kościoła. Ewangelizacja, uzdrawianie, uwalnianie, ustanawianie. To robi Kościół. W podstawowych elementach, jeżeli chodzi o armię. I tak wychowywani muszą być ludzie. No nie ma w ogóle, nie dyskutuje się w Kościele o ewangelizacji, o uzdrowieniach, o uwolnieniach. Nie dyskutuje się o ustanowieniu. Nie dyskutuje się. To jest norma. To się już planuje tylko, rozumiecie? To już nie jest pytane czy, tylko gdzie, kiedy, w jakiej ilości. To się nie pytamy czy. Czy my idziemy ewangelizować? To jest głupie pytanie. Tak jak wygląda, czy używamy dzisiaj płuc? Czy nie? Czy mamy wolne dzisiaj w używaniu płuc? Może wolne. Ktoś mówi, ja nie mam objawienia. Ja mówię, bo nie masz części mózgu. To jest głodny motyw, żeby ci odrósł. Jeżeli ty nie masz objawienia do tego, czy Kościół ma robić ewangelizację, no to ja nie wiem, o co ci chodzi. Bo Jezus przyszedł po to, żeby zbawić ludzi od grzechów. I Kościół na tej ziemi jest po to, tak? Aby ludzie otrzymali tą informację. I koniec. I oczywiście manifesty Bożej mocy, uzdrawianie, uwalnianie, ustanawianie. Bo to już jest, jako armia Kościół działa. Jest już działająca, jako rodzina tworzy się jakaś podstawa, jakiś element życia. Tak? Na to przychodzi objawienie z nieba, czyli ono to wypełnia wszystko, kształtuje, nadaje formę, a jako armia Kościół działa. Działa. Nie doraźnie działa. Nie. Nie ma doraźnego działania. Że czasem zrobimy sobie, taki mamy czas. Ja pamiętam, jak byłem kiedyś w takim jednym, lata temu jeszcze, byłem świeżo nawróciłem w takim jednym kościele,
I oni tam mieli takie coś, teraz mamy miesiąc ewangelizacyjny. Marzec to miesiąc ewangelizacyjnego planu na cały rok. Wisiała taki, taka kartka wisiała na cały rok. Marzec miesiącem ewangelizacji. Ja to jak dziś pamiętam. Polegało to na tym, powiem wam na czym to polegało. To duży był kościół. Taki. Polegało to na tym, że w niedzielę, na niedzielnych spotkaniach były głoszone kazania, gdzie był większy nacisk położony na ewangelizację i tam się zapraszało znajomych też w tym miesiącu. Wiesz, dla mnie to było normalne, bo ja w tym funkcjonowałem, to w ogóle no, też tak robiłem, też zapraszałem tam znajomych. Dopiero potem, jak zacząłem jakby widzieć tą rzecz jasną, mówię, Chryste jedyny, o co tu chodzi? Marzec jest miesiącem oddychania. Pozostałe miesiące wstrzymujemy się od oddychania i dalej robimy to, co robiliśmy do tej pory. Przygotowujemy się do marca przyszłego roku. Bo nie możemy pociągnąć dalej, bo kwiecień jest przecież miesiącem rodziny. Prawda? No bo ja. No przecież to ręce opadają. Zatem kiedyś. A potem, bo w tym kościele tam było ze 400 osób w tamtym czasie. Ja w ogóle bo ja tam się wychowywałem, ja w pewnym momencie doszło do mnie, czy to trzeba głosić Ewangelię. To z tego kościoła cztery osoby chodziły głosić Ewangelię. Z 400-osobowego kościoła. Pamiętam, zaczynaliśmy nasze ewangelizacje w Parku Saskim w Warszawie, braliśmy gitarę i szliśmy tam, potem szliśmy na Starówkę, sobie tak to rozkręcać. Cztery osoby. I dopóki ja tam byłem, to te cztery osoby głosiły. I więcej. Kiedyś tak siedziałem na tym nabożeństwie, to myślę tak, jakby było, mówię, jakbyśmy tak w te 400 osób teraz wyszli na Warszawę. Teraz. W ogóle to my wywalamy te kazalnice, wiesz o co chodzi, kopa w to wszystko, idziemy teraz na Warszawę głosić. 400 osób. Idziemy, bierzemy tuby, człowieku, jakiś sztandar, tylko wiesz, ja to tak sobie siedziałem, marzyłem tam o tym. Bo w tym kościele będąc, wiesz, uklęknięcie w sytuacji, gdzie nie było to ogólnie przyjęte społecznie, było dziwne. Uklękłość. Więc rozumiesz mnie? 400 osób i 4 głoszą. Tak? Oczywiście kościół tam jest 30 lat, czy tam ileś w ogóle. Więc takie... Dzisiaj ja rozumiem, że kościół to jest kościół działający. Kościół działający. Przychodzą ludzie do kościoła, są kształtowani, tak? Leczeni, tak? Wprowadzani, objawienie, a następnie wypychanie do służby. Takie życie. Ja osobiście, ja nie znam ludzi, którzy, ja, tak jak w Warszawie, czy tam ludzie mówią, no ja nie wiem, co mam robić. Nie wiem. Nie wiesz, co masz robić? Nie wiem, to zacznij podłogę sprzątać. Ja nie wiem, zacznij, dom to jest twój dom, tak, rodzina, zacznij, umyj to wszystko, wyczyść, tak? To nie chodzi o to, że ty masz robić to, co robią ewangeliści czy inni, bo to nie w tym sprawa. Ale zaangażuj się, bądź w tym całym sercem. Nie dlatego się zaangażuj, bo ty nie rozumiesz, czym jest chodzenie w łasce. Nie, bo to już przerabiałem, mówię, w ogóle Kościół stoi na prawdzie, tak? Stoimy na prawdzie, więc my w ogóle nie rozmawiamy o tym, że ktoś z deficytów służy. Bo jak ja na przykład widzę, że ktoś z deficytów zaczyna służyć, to ja mówię, wiesz, ty usiądź. Usiądź, bo Kubuś Puchatek powiedział bardzo ważną rzecz na temat w ogóle służby w Królestwie, że z nierobienia jest najwięcej cośu. Kubuś Puchatek. Prawda. Z nierobienia jest najwięcej cośu. A jak człowiek już ma zrozumienie łaski, to on już nie będzie służył z deficytów, on już nie będzie służył, żeby zapracować, tylko on już wtedy służy z serca i my mamy tego człowieka wprowadzić jak największą służbę. Tak? Takie jest zadanie Kościoła. Bierzemy człowieka, obrabiamy, tak? Lecisz. Ja tylko w ogóle się przyglądam, jak tam kogoś gdzieś coś patrzę, dary działają, ok, jest. Teraz, jakiś czas temu się, jakby, tak, no pochorowałem się trochę. Zgromiłem to. Zaczęło to ode mnie odchodzić, ale ta infekcja zostawiła jakieś takie w ogóle, no
jeszcze schodziło to wszystko ze mnie, nie? Teraz w niedzielę podchodzę do dziewczyny tam, ona mówi, módl się o mnie. Ona mówi, jak to o ciebie się będę modlić? Ja mówię, módl się o mnie, bo ja nie mam czasu już na to. Ten ciągle chodził, pluł. Katar miał. Jesteś ewangelistką, kłaś na mnie ręce. Ona stoi, wziąłem mi ręce, położyłem na siebie, mówię, módl się! Pomodliła się, rozumiesz? W ciągu godziny od razu było lepiej. Bo ona jest obdarowana, rozumiecie? A ja chodzę, jak ból terier, tylko wyszukuję tych dawaj. Jest, dawaj, chodź tu, dawaj. Jest kobieta z rakiem, będzie, ja się będę modlił o kobietę. A kto się będzie modlił o kobietę z rakiem? Prorok? Prorok nie prorokuje. Niech tam się zajmie tym, co tam widzi, wiesz, przy stole pańskim. A ty idź uzdrów babę z raka. Co ty masz do roboty? Tak. To ludzi trzeba w ogóle pchać w tą stronę, wie. I ta Kościół musi to zrozumieć. Tu nie ma, że my się przyglądamy sobie i się czaimy i próbujemy być jeden lepszy od drugiego. Nie! Mnie już ludzie dawno przerośli w różnych rzeczach. Przecież ja teraz jak było spotkanie uzdrowienia, to się w ogóle ludzi nie modli. Kto się modli ludzi? Ewangeliści się modlą o ludzi. Ludzie, którzy uzdrawiają chorych. I masa uzdrowień była od razu. No to polujemy na to, przyglądamy się, to wie, że Bóg daje, a Kościół rozpoznaje. I w ten sposób sobie w ogóle kręcimy ten cały interes, tak?